Lato, lato i polecie. O baraszkowaniu po plaży, przynajmniej u nas w Manitobie, możemy zapomnieć na okres ładnych kilku miesięcy. Tak popularne spontaniczne wypady za miasto, by podjechać naturą, ustąpią miejsca kominkowi i dobrej książce. Wieczory są coraz dłuższe, robi się chłodniej z dnia na dzień, powoli zaczynamy się przestawiać na zimowy tryb życia. Zanim jednak natura zasypie nas białym puchem, a mróz pomaluje kwiaty na szybach, możemy cieszyć się bardzo piękną jesienią, która w tym roku jest nad wyraz długa, stosunkowo ciepła i aż do bólu kolorowa. Bardzo ładna jest. Piękna, prawda? Zdaje się. Piękne lato. Nie wybiera się pani do parku z rodziną na jakieś pamiątkowe zdjęcie? Nie, nie, nie wybieram się. Nie? Nie, muszę pracować. Posiedzę, pograbię, ale na spacery nie chodzę. Ciepła, piękna, długa, wspaniałe drzewa, wspaniałe liście żółte i czerwone na drzewach. Aby tak dalej. No właśnie. Do grudnia. Ale to jest taka pora roku, kiedy naprawdę dużo jest różnych. Za rok spytamy znowu i mamy nadzieję, że się lepiej. Pani poprawi. Ja postaram się, bardzo się postaram. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No jeszcze nie zupełnie mam pokończone przygotowania do zimy, jeszcze wciąż myślę, że będzie do grudnia bardzo ładna pogoda, bardzo ładna jesień i żeby ta jesień się przedłużyła aż do świąta, to nie mam kiedy spacerować, ale bardzo bym lubiła sobie pospacerować w lesie, w parku, posiedzieć na ławeczce, pomarzyć sobie o takiej ładnej pogodzie. Proszę Ciebie, bo rzadko się zdarza, żeby znaleźć ten wolny czas, poświęcić ten wolny czas gdzieś na jakiś odpoczynek normalnie. Jesień na pewno zwalnia tempo naszego życia. Robimy się bardziej ospali, szybciej się męczymy, a wielu z nas okazuje drażliwość. Jest nadzieja, że przy tegorocznej jesieni dolegliwości te będą minimalne. Przy tak znakomitej pogodzie trudno narzekać. Szczerze namawiamy na zdrowy i przyjemny jesienny spacer. Mimo, że z każdym dniem ubywa liści na drzewach, to pogoda ciągle dopisuje. Przejeżdżając, zatrzymaliśmy się, aby odwiedzić naszą dobrą znajomą Kasię, podczas gdy zmagała się z jesiennym nawałem prac ogródkowych. Jak idzie praca? Dzisiaj ładna pogoda. No, widzę, że masz to dość porządne zajęcie. No, tak. Dobrze, że na świeżym powietrzu. Ale wiesz, taką świeżą jarzynkę włożyć do garnka, to aż ślinka leci. No, zapraszam na zupę, na żywno. Jest bardzo gliniasta, wobec tego wyciągnąć cokolwiek z niej, zwłaszcza po deszczu. Ja jest bardzo dobra. Ty wiesz, że tutaj w Manitobie, North Dakota, kawałek tego, my mamy najlepszą ziemię na świecie. Drugie takie miejsce jest na Ukrainie.
Ani przerwy na papierosa, ani nic, tak pracujesz. No nie wiem, trochę. Trzeba korzystać z pogody. Zbyt ostro. Mnie się w ogóle nigdy jesień nie podobało. To jest jedna z najpiękniejszych pół roku. No jeśli chodzi o kolory, te liści to tak. Melancholijna pora roku, zwłaszcza jak pada i staje się burą, no, ale właśnie w tym roku mamy inną jesień niż zazwyczaj. Jest przede wszystkim długa, jest stosunkowo ciepła, jest bardzo słoneczna. Nie korzysta z okazji, wybrać się do parku, posiedzieć na ławeczce. I deszczowo. Wiesz co, praktycznie każdy ładniejszy dzień spędzam tu, bo ziemia wymaga pracy, nie da się jej oszukać. No ja mówię o tych estetycznych, wiesz, sprawach jesieni, nie o tych praktycznych, wiesz, które musimy zrobić. No, nie chodzi o to, wiesz, żeby się cieszyć tym, wiesz, jak pięknie, jak kolorowo, wiesz. Ludzie różnie to odbierają, wiesz. Nie bardzo mam czasu. A zobacz, jaka piękna jesień wokół. No widzę, tu mam wszystko, wiesz. Warzywa, wiesz, i to kolory. Wszystko pięknie jest. Mi się bardzo podoba. Dzisiaj jest ślicznie ze względu na pogodę. No i weselej. Po odjeździe z ogródka pomyślałem, że choć przyjemnie było tam spędzić ten krótki czas, to czegoś mi w tym obrazie brakowało. Zapachu palących się badyli i snującego się po łąkach dymu. Te bardziej wrażliwe dusze reaguje na jesień odmiennie. Dla nich jest to pora estetycznej uczty. Plejada barw, odcieni i pastelowych kolorów mieszana pod muchami wiatru. Widujemy ich często przesiadujących godzinami na ławeczkach z twarzami nieudolnie ukrywanej ekstazy. To im właśnie dedykuję tą piękną melodię Mariusza Czakona Nostalgia. Oh.